W ostatnich tygodniach obserwujemy... Można nazwać to nawet ucieczką kapitału z głównych parkietów na świecie. Jest ona podyktowana oczywiście dość słabymi danymi gospodarczymi z Chin, z spowolnieniem gospodarczym, który tam jest odnotowany, jednocześnie dość słabą koniunkturą na rynku surowców, mówię tutaj przede wszystkim o ropie o miedzi, wciąż taniejących surowców. A jednocześnie dość niepokojące dane dotyczące sektora finansowego ogólnie. Pragnę zaznaczyć, że w 2008 Roku, właśnie od tego sektora finansowego zaczęły się wszelkie kłopoty i bądź co bądź um, upadek no, dość znaczącego banku inwestycyjnego, czyli Lehman Brothers. W chwili obecnej europejski wskaźnik dla banków od początku bieżącego roku stracił 28%. Duże, znaczące się banki mają dzisiaj poważne problemy i faktycznie um, tracą bardzo mocno na, na, na wartości. W chwili obecnej um, duża przecena na, na, na wiodących instytucjach finansowych podyktowana jest tym, że inwestorzy obawiają się scenariusza właśnie tego, który miał miejsce. Miejsce w roku 2008, kiedy tak naprawdę brak rzetelnej informacji dotyczącej ekspozycji banków na ryzykowne instrumenty, szczególnie instrumenty pochodne, dość duża dźwignia finansowa spowodowała taki stan rzeczy, z, którymi, z którym borykaliśmy się przez, przez, kilka, przez kilka lat. Dzisiaj inwestor to widzi, boi się. Z drugiej strony, tak naprawdę banki centralne pozbawiły się takiego głównego narzędzia, którym była możliwość reakcji na, na, na na pogłębiający się kryzys poprzez obniżkę stóp procentowych. Żyjemy przecież w świecie ujemnych i negatywnych stóp procentowych. To, to na pewno nie pomaga. Jeżeli prześledzimy wykres złota nie tylko w bieżącym roku, ale również w roku poprzednim, to każdorazowo w sytuacji, w której były dość duże niepokoje i wyprzedaże na, na głównych parkietach, e, złoto samo w sobie zyskiwało na wartości, nawet jeżeli były to krótkoterminowe wzrosty. E, cały czas jednak musimy mieć w pamięci fakt, dosyć istotny, że to banki centralne są największym kupującym netto na rynku złota, więc rok do roku zwiększają poziom swoich rezerw. To też musi o czymś świadczyć, że złoto nadal jest uznawane za bezpieczną przystań i za złoty bezpiecznik na, na czasy pełne niepokoju.